Cześć, nazywam się Iwona Nieroda, reprezentuję barwy uczniowskiego klubu sportowego Diament Strągowa. Kickboxing trenuję ponad 11 lat. Moje najważniejsze osiągnięcia to zawodowe Mistrzostwo Świata w kickboxingu low kick, a także amatorskie Mistrzostwo Świata i Mistrzostwo Europy w tej samej formule kickboxingu. Nie uważam, żeby kickboxing był sportem tylko dla chłopaków. Coraz więcej kobiet chce wychodzić na ring, chce spróbować swoich sił w walce z innymi kobietami. Czuję potrzebę sprawdzenia się, czuję, że potrzebuję od życia jakiejś adrenaliny, czegoś więcej i być może dlatego kobiety wychodzą do ringu i tak jak ja trenują z sporty walki. Patriotyzm jest dla mnie miłością, kojarzy mi się z tym słowem, ponieważ nasza Polska jest jaka jest, dzieje się w niej wiele zła, ale tak naprawdę codziennie jesteśmy w niej, kochamy ją za to jaka jest, za jej wady, za jej zalety, z tym właśnie kojarzy mi się patriotyzm, z miłością do naszego kraju. W swojej karierze sportowej chciałabym jeszcze zdobyć kilka tytułów. Na pewno interesuje mnie start w Combat Games w 2017 roku, który odbędzie się we Wrocławiu. Chciałabym tam reprezentować Polskę w Formule K1, chciałabym tam zdobyć medal. Na pewno ten najcenniejszy, złoty medal. Cóż więcej, na pewno obrona tytułu zawodowej mistrzyni świata, a także w tym roku Mistrzostwa Świata amatorskie w kickboxingu. Formule low kick, chciałabym na nich wystartować i chciałabym na pewno zdobyć złoty medal. Odgryźć się za nieudany start w Brazylii i ponownie zdobyć to Mistrzostwo Świata. Na koniec chciałabym zachęcić wszystkie kobiety do tego, żeby rozpoczęły swoją karierę z kickboxingiem. Naprawdę polecam rozpoczęcie treningów kickboxingu, nie tylko dla sylwetki, ale także dla podbudowania własnej wartości. No cóż, na koniec chciałabym podziękować swojemu trenerowi klubowemu, Jurkowi Pilarzowi i całej ekipie Diamentów Strągowa za to, że są ze mną, wspierają mnie i pomagają mi w przygotowaniach do startów. Mojej rodzinie za to, że jest i że znosi czasem moje potworne humory. Komu więcej? Na pewno wielkie dzięki i wielki ukłon w stronę firmy Under Armour Polska za to, że wspierają mnie w moich przygotowaniach. Także The Iron Lady Fightwear za super kozackie ubrania dla kobiet. Firmie Marmax i chyba to wszystko. Naprawdę dzięki wszystkim tym, którzy mnie wspierają, moim kibicom, no i czytelnikom matfight24.com. Za to, że są i że śledzą, co się dzieje w naszym sportowym świecie. Dzięki wielkie.